Witam wszystkich. Bartosz mówi, jest sobota, a więc kontynuujemy naszą serię playlisty Wielkie Rody Illuminati. Dzisiaj odcinek szósty, więc prawie półmetek tejże serii. Rodzina Kennedych. Kennedy pochodzą z Irlandii, a więc istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, wbrew temu, co widzowie piszą mi pod filmami z tegoż cyklu, no jest prawdopodobieństwo, że to jest jedna z niewielu rodzin należących do iluminatów, która no, nie jest wyznania mojżeszowego, nie są Izraelitami, także tutaj taki pierwszy wyjątek. Rodzina Kennedy z Irlandii. Tutaj opowiem o tej ostatniej, już tak prawie no, najbardziej znanej tej gałęzi tegoż rodu. Zaczniemy od seniora, czyli Josepha Patricka Kennedy'ego. No tutaj źródła, którymi się podpieram, oczywiście dam je w opisie, twierdzą, no, że Joseph był iluminatą. No dlaczego? No między innymi dlatego, że był członkiem Pilgrim Society, czyli tego stowarzyszenia pielgrzymów, a jednocześnie członkiem rycerzy maltańskich, no czyli templariuszy, czyli masonów, no czyli idąc dalej tym rozumowaniem, jednocześnie iluminatą. No on był zaangażowany bardzo w działalność tegoż, no, tych rycerzy maltańskich w Stanach Zjednoczonych, gdyż oni tam prowadzili różnego rodzaju hospicja, które no, firmowali takim określeniem studia ludzkiego rozwoju i bioetyki. No to bioetyka i ludzki rozwój, to biorąc pod uwagę ich taką no, ideę, no, do której dążyli, czyli prawo do godnej śmierci, czyli no, de facto eutanazji na życzenie, no to tutaj to ja bym nie chciał, żeby ktoś tak mnie studiował i był tak bardzo bioetyczny wobec mnie, czyli Bartosza, tak? Oni tutaj prowadzili hospicja, a jednocześnie no, dążą do tego, no, żeby każdy miał prawo do tego odejścia z tego świata na własne życzenie przy pomocy różnych środków farmakologicznych. Rycerze maltańscy prowadzą również szpitale, między innymi tutaj znowu podpieram się źródłami, szpital świętego Krzysztofa w Londynie, no i tam przy obsłudze, opiece nad osobami starszymi, które no oczywiście mają godnie żyć, tak, i godnie odejść według własnego życzenia z tego świata, aplikowana jest tymże pacjentom tak zwana mikstura Brompton. Tutaj od razu zaznaczam, że ja nie przyjmuję tego za pewnik. Jeżeli jest inaczej, no to ja po prostu cytuję za źródłem. Mikstura Brompton podobno jest podawana osobom starszym co 3 godziny aż do ich odejścia z tego świata. Z czego składa się takowa mikstura? Z heroiny, kokainy, alkoholu, środków uspokajających i chloroformu. I to jest podawane pacjentom, tym wszystkim pensjonariuszom hospicjów, no co 3 godziny aż do końca, także żeby spokojnie mogli odejść z tego świata. Synem Josepha Patricka Kennedy'ego był między innymi John Fitzgerald Kennedy, znany jako no, w skrócie JFK, 35. prezydent Stanów Zjednoczonych. John urodził się 29 maja 1917 roku. Taka ciekawostka, John raczył odwiedzić Polskę, nasz kraj, a dokładniej Warszawę w lipcu 1939 roku. No, młody człowiek został wysłany niejako przez swojego ojca, który był wówczas ambasadorem USA w Londynie, został wysłany jako attaché. 2 miesiące tak przed rozpoczęciem drugiej apokalipsy, no, on sobie zwiedzał Warszawę, był tutaj u nas. Także co dalej? Co dalej? No, druga apokalipsa trwała i do tych wszystkich politycznych funkcji no, John nie był szykowany. Szykowany był do tego jego starszy brat Joseph Patrick Junior. Niestety działania na różnych frontach, druga apokalipsa i stało się tak, no, że
Joseph Junior poległ na polu bitwy w czasie drugiej apokalipsy, no i nie mógł już no, kontynuować tej tradycji rodowej, no, zajmować się polityką. Tak więc no, starszy brat zginął, no więc John musiał się tym zająć. Jak mówiłem wcześniej, jeszcze przed 39 rokiem, w 39 roku attaché, potem był kongresmenem, a od 47 roku do 1960 roku był senatorem ze stanu Massachusetts. I no, działał sobie po prostu jako senator. Natomiast no, już 20 stycznia 1961 roku został zaprzysiężony jako 35, już wcześniej wspominałem, 35 prezydent Stanów Zjednoczonych. No jak ta prezydentura się dla Johna skończyła, to wszyscy bardzo dobrze wiemy. Dallas, bardzo, bardzo tajemnicze wydarzenia, do końca nikt tego nie rozwikłał. Tutaj Lee Harvey Oswald, no taki no, podejrzewam, że na ofiarę go złożyli, no, że jeden niby tam wielki snajper. Nie wyjaśniono tego do końca, wiele, wiele niejasności i nikt do końca nie może powiedzieć, co się stało. No, podobnie jak u nas sprawa 10 kwietnia 2010 roku. Ale no, już nie wracamy do tego. I teraz powiecie tak, no, pochodził z rodu iluminatów, a tutaj jakieś tajemnicze coś nie chcą rozwiązać, na pewno iluminaci. No, musi coś w tym być. Ja jakiś czas temu nagrałem vloga m.in. o JFK i Abrahamie Lincolnie. Oni podpadli wielkiej finansjerze w Stanach Zjednoczonych, podpadli to i to dosyć mocno. Przypomnę, Abraham Lincoln w czasie wojny secesyjnej chciał drukował przecież te swoje rządowe dolary, tym wszystkie poniósł, opłacił tym wszystkie koszty związane z wojną secesyjną. Po jego tragicznej śmierci, bodajże to był w teatrze jakimś, tak, został zastrzelony. Te dolary oczywiście zniknęły i powstała rezerwa federalna. Natomiast John Kennedy, on również wpadł na taki pomysł, aby to nie prywatne banki, jakieś firmy finansowe, tak, zajmowały się dystrybucją pieniądza amerykańskiego. Przypomnę, słynny srebrny dolar Kennedy'ego też wyprodukował już, włączył do obiegu dolary właśnie produkowane przez państwo. No i to się bardzo, bardzo mocno nie spodobało. Zaraz po jego śmierci zostały one wycofane z obiegu, no i monopol tej rezerwy federalnej trwa do dziś. Potomkowie Józefa to w ogóle tacy bardzo, bardzo krnąbrni ludzie, jeżeli chodzi o ich stosunek wobec no, tych mitycznych iluminatów. Tak? Tutaj John próbował odsunąć finansjerę od wpływu na finanse państwa. Drugą taką osobą, która również podpadła, był Robert Kennedy, który był prokuratorem generalnym Stanów Zjednoczonych. On się urodził w 25 roku, 20 listopada. Młodszy brat Johna, prokurator generalny Stanów Zjednoczonych, podobno strasznie samodzielny i nie ulegał żadnym tam naciskom. Wszystko chciał robić tak, jak uważał to za stosowne. Drążył, był dociekliwym takim prokuratorem, także wszystkie jakieś tamte rzeczy musiały być przez niego wyjaśnione. No i wpadł na taki sam pomysł jak John, znaczy nie chodzi o pieniądze, tylko o to, żeby zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych. I jak już się cieszył, że w prawyborach prezydenckich z ramienia partii demokratycznej zdobył tą nominację, żeby móc ubiegać się o ten urząd. 5 czerwca 1968 roku został postrzelony, no i również jego życie się w tym momencie zakończyło. Był jeszcze jeden z braci Kennedy, Edward, zwany również Teddym. On, no, biorąc pod uwagę, co się stało z jednym bratem, z drugim bratem, on jakoś tam nie chciał się brać, czy działał w tych organizacjach rządowych, między innymi w Komitecie Pracy i Stosunków Międzynarodowych, Komitecie Wojska, tych takich różnych, Komisji Wojskowej, przepraszam, działał przy rządzie, natomiast nigdy z jego ust nie padła jakaś taka deklaracja, iż on mógłby ubiegać się kiedykolwiek w przyszłości o
fotel prezydenta Stanów Zjednoczonych. Dożył bodajże do 2008 czy 2009 roku, zmarł śmiercią naturalną, ale zdystansował się od tych wszystkich wielkich stanowisk, nie chciał tego, no dzięki temu jego życie było znacznie dłuższe niż jego rodzeństwa. Tutaj istnieje też taka teoria, no po części nawet spiskowa, iż iluminaci no, postanowili cały męski ród Kennedy'ch po prostu zlikwidować. To też syn Johna Kennedy'ego, John Junior, też w jakiś dziwny sposób miał wypadek swojej awionetki i również poniósł śmierć. No, bardzo, bardzo tajemnicze, biorąc pod uwagę to wszystko, co się działo z jednym, czyli Robertem Johnem, i tak dalej, no i tutaj następny Kennedy, też jakieś dziwne okoliczności, no to stąd pojawiają się teorie spiskowe. Ja chciałem tylko tak zauważyć jeszcze jedną rzecz, bo zbliżają się teraz te wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Ja tutaj mówię jeden i drugi z partii tej demokratycznej. Cały czas pojawia się tutaj w tych naszych historiach rodów iluminatów, te wszystkie stowarzyszenia studenckie, gdzie właśnie byli prezydenci Stanów Zjednoczonych, Bush, Clinton i tak dalej, oni wszyscy jakoś tam się łączyli w tych stowarzyszeniach tajnych, oczywiście te czaszka i kości, i wszyscy jakoś dziwnie tutaj, no Clinton, Kennedy, no partia przecież demokratyczna. Ja Wam serdecznie dziękuję, to była wieczorynka Rody Illuminati. Ja Was zapraszam, jeżeli chodzi o Rody Illuminati, to za tydzień. Natomiast no standardowo jutro Bartosz, czyli w niedzielę Bartosz też będzie mówił. Pozdrawiam, do zobaczenia.